Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja zaraz idę do pracy. Będę sadziła cebulę dymkę. Pogoda piękna, więc czas zadbać o warzywnik. Ja już sobie rabaty przygotowałam. I czosnek posadziłam jesienią. Zawsze sadzę czosnek jesienią. Posadziłam też już marchew. Posadziłam ziemniaki i posadziłam bób i groszek cukrowy. To wszystko sadziłam w popiele drzewnym. Niestety nie wystarczyło mi popiołu drzewnego dla cebuli. Cebula w tym roku będzie bardzo pokrzywdzona, ponieważ nie będzie sadzona w popiele drzewnym. Jak sadzę cebulę dymkę? Tutaj łóżka są bardzo miękkie. Ziemia jest bardzo miękka. Zanurzam delikatnie cebulki, tak aby 2/3 cebulki było zanurzone w ziemi. W tym roku postawiłam na czosnek, postawiłam na cebulę, ponieważ te warzywa akurat udają nam się bardzo dobrze, ziemniaki, marchew, więc sadzę te. Kiedyś sadziłam kapustę, sadziłam kalafior, broku, ale one tak nie za bardzo tutaj się udają. Czasem się uda, czasem się nie uda, więc uznałam, że nie ma sensu tyle co kalafiora, czy brokuła, czy kapusty to można kupić, a cebula, czosnek czy marchew to są właśnie takie warzywa, które potrzebujemy najczęściej w kuchni. Dlatego sadzę właśnie je. Jak skończę sadzić, to podleję, chociaż z prawej mojej strony widziałam jakieś ciemne chmury, zapowiada się na deszcz, ale mimo wszystko podleję, bo deszcz może być, a może wcale nie być. Chmury gdzieś sobie pójdą w drugą stronę i cebulka miałaby sucho, trzeba podlać. Nie wiem, jakieś takie dziwne muchy są, czy co to w ogóle jest, strasznie to przeszkadza, atakuje prosto w oczy. Cały czas gdzieś się tam plącze we włosach. Ja mam włosy krótkie, ale i tak bardzo mi to przeszkadza. Zawsze mi owady przeszkadzały. Chodziłam w czapce albo w chustce. Dzisiaj jest pogoda bezwietrzna, bardzo przyjemna, więc już nic nie zakładałam. Ale ciężko jest pracować, jak te owady tak cały czas uderzają w głowę. Tak wygląda mój ogród warzywny, tutaj cebula, tam dalej po lewej stronie jest marchew i resztki czosnku, po drugiej stronie też jest cebula i czosnek, a tutaj przy ścianie jest posadzony groszek cukrowy. W ogrodzie warzywnym tutaj mam posadzone już ziemniaki i bób. Zostawiłam sobie wolne miejsce po prawej stronie przy Alei Różanej. Tam będzie posadzona fasola, piękny jaś. Widać tutaj gdzieniegdzie wystające pędy ziemniaków, które w piwnicy rosną mi dosyć wysokie, ale ja ich nie usuwam, tylko sadzę z tymi pędami, zostawiam na wierzchu. One przemarzną, gdy przychodzi przymrozek, ale nic się nie dzieje. Później ziemniaki wypuszczą piękne, zdrowe liście. A to zielone, co Państwo widzicie, to jest cebula siedmiolatka. To jest bardzo dobra cebula, ponieważ już można, właściwie nawet zimą, można ją wykorzystać w kuchni. Tu mam kolejne rabaty z czosnkami. Czosnki rosną bardzo ładne, bardzo jak na razie zdrowe, piękne. Jesienią były posadzone i właśnie ten jesienne sadzenie jest tutaj u nas najkorzystniejsze w naszym ogrodzie dla czosnku. Wiosną absolutnie nie próbowałam, ale jest tutaj za sucho i czosnek rośnie po prostu źle. Ta rabata duża jest na razie pusta. Tutaj będą buraki czerwone i
cukinia, ponieważ absolutnie przestałam już uprawiać ogórki. Cukinia jest rewelacyjna, kiszona taka 3-dniowa, kiszona w słoikach i konserwowa, tak jak ogórki się robi, dokładnie tak samo robi się cukinię. Jest rewelacyjna, można wykorzystać na kanapkę, można wykorzystać je jako dodatek do drugiego dania i zupa cukiniowa jest również bardzo dobra. No, smak bardzo podobny do zupy ogórkowej. I cukinia rośnie tutaj dobrze, nie choruje, z ogórkami już przestałam się po prostu bawić, nie ma sensu. I tutaj z tyłu też jest cebula. Tutaj posiałam sałatę, ona tak troszkę nierówno wychodzi, przede wszystkim była, ale coś zjadła, będę musiała chyba dosiać, natomiast tutaj po tej stronie nawet ładnie wzeszła. Tutaj mam rzodkiewkę, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj za gęsto wysiałam, ale zostało mi trochę nasion, nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić. Tutaj też jest rzodkiewka, natomiast te wolne miejsca to są miejsca dla agapantów w donicach, dlatego nie mogę tutaj nic wysiewać, gdy agapanty trafiają do gruntu, to ich miejsce zajmują pomidory. Chleb prosto z pieca, ja cały czas piekę chleb, piekę też bułki, nie kupujemy żadnego pieczywa. Chleb piekę na zakwasie razowym i chleb jest z dodatkiem mąki razowej i mąki chlebowej, pół na pół. Bochenki są przepyszne, smakuje ten chleb tutaj u nas każdemu, jest rewelacyjny, zdrowy. Ale pachnie cudownie. No i oczywiście mąka tylko i wyłącznie z młyna nad Popradem. Ja mąki w sklepie absolutnie nie kupuję. Mąka w młynie jest puszysta, świeża, pachnąca. I jest to naprawdę smak mąki. Nie to, co kupuje się w sklepie. Pracę w ogródku warzywnym zakończyłam i ja również pożegnam się już z Państwem. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i do zobaczenia.